Bo jestem taką osobą bardzo ambitną. W sensie jak czegoś się uprę, coś robię takiego określonego właśnie jak rysowanku, dlatego się frustrowałam bardzo na początku mojego rysowania, że mi nie wychodziło, niby mi wychodziło, tylko po prostu miałam za duże oczekiwania dla siebie samej, jak ze wszystkim chyba w tamtym okresie. Ale jeśli chodzi o rysunki, to właśnie frustrowało mnie to, że nie mogę sobie od razu poradzić z wieloma problemami, że perspektywa mi nie wychodzi, że no, cieniowanie nie jest za dobre, bo jak oglądałam te różne rysunki, różne prace w internecie czy w różnych książkach, to po prostu się łapałam za głowę, no jak ludzie mogą tak rysować, ale oczywiście nie pomyślałam wtedy, jak byłam w gimnazjum, że ja mam tylko te 13 czy 14 lat, no że po prostu to trzeba kilka czy kilkanaście lat, żeby dojść do takiego efektu, ale nie, ja chciałam od razu mieć taki efekt, dlatego tak siedziałam, bardzo długo siedziałam nad tymi rysunkami, chciałam jak najszybciej tak jakby na teraz nauczyć się profesjonalnie rysować i stąd właśnie wyszła ta decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole plastycznej. Nauczyła mnie przede wszystkim takiego bardziej wrażeniowego rysunku, bo w gimnazjum i przed liceum to było takie po prostu naprawdę kopiuj wklej ze zdjęcia, czyli na przykład takie szczególiki, włosek do włoska musiał się zgadzać, taki sam odcień, jak taki sam na zdjęciu, czy na ilustracji, czy taki, jaki widzę, takie no kopiuj wklej, po prostu takie aż nadnaturalne, że człowiek się zastanawia, czy to zdjęcie, czy nie zdjęcie, czy coś, ale potem stwierdziłam, że to jest bez sensu, no po co robić coś takiego, to nie ma nic wspólnego z rysunkiem tak naprawdę. Bardzo mi pomogło, jak zobaczyłam, jak inni podchodzą do tematu. Ja widziałam w gimnazjum tylko siebie, jak ja rysuję, bo nikt ze znajomych z bliskiego otoczenia nie rysował, także wtedy zobaczyłam, jak inni podchodzą do tego problemu i zdziwiło mnie, że ludzie mają takie inne postrzeganie rzeczywistości, inne niż ja. Najważniejsze w rysunku to nie jest dokładne odwzorowywanie tego, co widzę, tylko to, żeby perspektywa na przykład się zgadzała, żeby podkreślić głębię, podkreślić wszystkie te walory, które widzę. Odwzorowywanie nauczyło mnie obserwacji. Bardzo rzetelnej obserwacji. Nauczyło mnie skupiać się na szczegółach, na tym, co najważniejsze, czyli na tej perspektywie, na brylę, na proporcjach.